Mówiłaś dużo o tej swojej nagości. Zastanawiam się nad granicami intymności, czyli gdzie ją postawiłaś? Czego mimo wszystko byś nam nie pokazała albo czego byś o sobie nie powiedziała? Bo słyniesz z otwartości, absolutnie mówisz to, co myślisz, nazywasz rzeczy po imieniu. Dziękuję Bogu, że sextape nigdy nie nagrywałam, nie nagrywałam nic z tego chyba. Bym... Czego? Sextape. Nie masz sextape? Nie mam sextape. Romek zawsze żartuje, zrobimy sextape. Mówię tak i moja mama od razu następny dzień dostanie atak serca. I don't think so. To jest to jedno, co się cieszę, że nigdy chyba nigdy nie nagrywałam żadnym narzeczonym. Ale wiesz, nieraz mają takie, wiesz, schowane kamery, no ale do tej pory nic nie wyszło, to widać, i chyba jestem safe. Natomiast w tym serialu Przyjaciółki z Miami nikt cię nie, z producentów nie przekonywał do tego, że może byście z Romanem pokazali coś więcej? Tak, ale niestety Roman nie jest taki bardzo do seksu. Każdy myśli, że nie wiem, że 24 na dobę jak ten zajączki w pokoju że wy, jesteśmy. Że tak. Wy. A tu nic? Nie. Roman od początku nigdy nie był, on nie jest takim, on wygląda, że facet fajny ten i że pewnie ma strasznie ogromne chęć dużo do testosteronu. Tego, ale niestety, to jest jedna taka, jakbym mogła coś zmienić w nim, to by było właśnie to.